Proszę Państwa, witam bardzo serdecznie na kolejnych dniach Europejskich Dni Dziedzictwa. No, jest wspaniały dzień, mamy piękną pogodę, ten rok szybko minął. To już jest z kolei chyba siódmy obchody Europejskich Dni Dziedzictwa organizowane przez Centrum Badań nad Historią i Kulturą Małych Miast przy współpracy wybitnej z mieszkańcami drewnianych, zabytkowych domów na szlaku architektury drewnianej Tygodzina. Witam bardzo Państwa serdecznie, naszych wspaniałych gości. No, cieszę się bardzo, że tak wspaniali goście są wśród nas. Witam przybyłych też turystów i dyrekcję Tygodzińskiego Domu Kultury. I mamy wśród nas jeszcze bardzo szczególnych gości, muzyków, którzy gościnnie dziś będą, dadzą taki krótki koncert i będą nam towarzyszyć w naszej wędrówce po Tygodzinie. Przedstawią się, kiedy już wejdziemy do środka domu. Proszę Państwa, dzisiejsze spotkanie, dzisiejsze nasze wydarzenie ma związek z czymś szczególnym. Tym czymś szczególnym jest kuchnia tygodzińska i wszelkie tradycje kulinarne związane z tym miastem. Jest to rzecz niezwykle ciekawa, ponieważ tak się zastanawiałam, Tygodzin jest miastem historycznym, prawda? Jest tu mnóstwo historii. Natomiast takiej historii materialnej, z historii materialnej, no to są obiekty zabytkowe, domy drewniane, prawda? Ale jest coś jeszcze i tego jest być może nawet najwięcej. Po prostu ziemia tygodzińska zawiera w sobie niezwykłe ilości. Ta ziemia, mówię nie o terytorium, tylko mówię o gruncie. To, co jest pod nami. To, co jest najważniejsze w Tygodzinie, jest pod nami. A są to, proszę Państwa, różne, najróżniejsze ułamki naczyń, które pochodzą z różnych wieków. Od wczesnego średniowiecza poprzez XVIII wiek, wojny szwedzkie, XIX wiek, okres międzywojenny. No i powojenny może jeszcze. Natomiast to, co najciekawsze, to jest to, że są to ślady współistnienia tutaj dwóch społeczności i to są ślady takie życia najbardziej codziennego. To są ślady życia na terenie Tygodzina, Żydów, chrześcijan, ludzi, przybyszów z różnych stron świata, nawet z Saksonii odległej, o czym świadczy ten dom chociażby, który zbudował potomek Saksończyków. I proszę Państwa, życie społeczne Tygodzina polegało, jego istnienie, jego ciągłość, trwanie polegało na sprawach kuchni. Przecież bez egzystencji fizycznej Tygodzin by nie istniał. Tutaj chciałam Państwu pokazać jeszcze na przykład to, co ocalało, bo są takie właśnie szczątki naczyń różnych, tak jak już mówiłam, ziemia jest tym nasycona, natomiast gdzieniegdzie na strychu lub w piwnicy można znaleźć bardzo ciekawe obiekty, na przykład jak ta butelka po piwie z XIX wieku, to jest piwo Waldschlesschen, nazywa się to piwo, robione w takiej właśnie wytwórni o tej samej nazwie, w Rydze, która leżała właśnie w XIX wieku w obrębie państwa rosyjskiego. Co więcej, proszę Państwa, mówimy tu o kuchni domowej, czyli związanej z konkretnymi rodzinami, ale oprócz tego w Tygodzinie od niepamiętnych czasów istniało mnóstwo piwiarni, były browary, na przykład w XVII wieku było 36 karczem piwnych, ileś tam gorzałczanych. Picie i jedzenie w przestrzeni publicznej było na porządku dziennym,
a zwłaszcza właśnie, co tu dużo mówić, sprawy alkoholowe, alkohol, tego używano w dużej ilości od zawsze w tygodniu. I proszę Państwa, podczas dzisiejszej naszej wycieczki będziemy też o dystrybucji alkoholu, że tak powiem, mówić. Chcę Państwu tylko powiedzieć na wstępie, że tutaj przy Placu Czarnieckiego, w tym oto czerwonym domu, który zachował się przed tą wojnę, należał on do rodziny żydowskiej Płońskich, którzy właśnie produkowali napoje gazowane. Mieli fabryczkę, zakład na zapleczu napojów gazowanych, czyli lemoniada, oranżada, a zwłaszcza kwas chlebowy. I wszystkie restauracyjki w Tykocinie, sklepy zaopatrywały się właśnie w tym zakładzie Płońskich, w te napoje. Ale jeszcze wcześniej, na początku XIX wieku, tak jak widać na starych fotografiach, w tym domu, w pierwszych drzwiach jest szyld, na którym jest napisane po polsku i po rosyjsku handel win. A więc była tam jakaś niesamowita winiarnia. U mnie w piwnicy, w tym właśnie oko domu, znalazłam taką oto butelkę. Tu jest napisane Towarzystwo Szóstow Warszawa, a więc jeszcze czasy carskie. Tu zapewne było jakieś bardzo eleganckie wino i myślę, że to wino było zakupione właśnie w tym sklepie alkoholowym u Państwa Płońskich. Dzisiaj też będzie mowa o restauracji, gdzie alkoholu też nie szczędzono. Restauracja ta istniała w tym domu, który się teraz buduje. Widzimy tutaj go. W tym miejscu przed wojną istniał dom też należący do tej rodziny Państwa Płońskich. Oni tutaj prowadzili elegancką restaurację, z której zachowało się mnóstwo właśnie podkluczonych talerzy, podkluczonych butelek po eleganckich winach sprowadzanych na przykład z Londynu. To odkryli archeolodzy, kiedy kochani prowadzili badania archeologiczne, zanim ten dom został wybudowany. I mam nadzieję, że zjawi się tutaj jego właściciel, który ma wielkie plany reaktywacji przedwojennej restauracji. Więc to jest niesłychanie ciekawe, co się tutaj dzieje. Proszę Państwa, więc nasz plan dzisiejszy wygląda w ten sposób. Na początku odwiedzimy dom przy Placu Czarnieckiego 10, należący do rodziny Kislingów. Zbudował go w 1885 roku Maksymilian Kisling, mój pradziadek. I kuchnia w tym domu była nadzwyczajna, tradycje kulinarne wspaniałe. Te tradycje sięgały początku XX wieku. Najpierw Konstancja Kisling, właśnie moja prababcia. Pójdziemy na spacer po Tykocinie wzdłuż arterii handlowej przedwojennej, czyli wzdłuż ulicy Złotej w kierunku synagogi.
i będziemy poznawać sieć handlową ulicy Złotej, która istniała tam przed wojną i po wojnie. Będą to również małe restauracje, małe i większe, będą to sklepy kolonialne, piekarnie, piwiarnie i zatoczymy takie koło wokół synagogi i potem będzie zakończenie naszego spaceru u Państwa Jadwigi i Henryka Bielawców w ich wspaniałym domu. To jest dom, w którym mieszkał tykociński, wspaniały organista Zygmunt Czujak, który grywał na wszystkich możliwych instrumentach. Tutaj właśnie mówię w kierunku naszych panów muzyków. Ponieważ grywał i na akordeonie, i na harmonii pedałowej, no nie mówiąc o organach, tak, to jest instrument numer jeden. Na fortepianie, na mandolinie, na wszystkim praktycznie. Te instrumenty się zachowały, także można będzie po prostu te instrumenty nawet zobaczyć. Na skrzypcach też jeszcze, na skrzypcach. Proszę Państwa, to teraz bardzo serdecznie zapraszam panów muzyków najpierw